Jaki to był moment w Państwa życiu? No może sobie Pan wyobrazić, że bardzo, bardzo radosny, bo przecież mąż był w to bardzo zaangażowany, zresztą cała rodzina. Więc to był dla nas wspaniały, radosny, bardzo, bardzo radosny dzień. I taki przepełniony wielkimi nadziejami na lepsze. No właśnie, i czy rzeczywiście te nadzieje, uważa Pani, po tych kilkudziesięciu teraz latach zostały wypełnione, spełniają się, albo co jest jeszcze do spełnienia? To znaczy bardzo wiele się spełniło. Pewnie wiele jest jeszcze do spełnienia. Byłabym nieuczciwa, gdybym powiedziała, że się nie spełniło dużo rzeczy, bo się spełniło bardzo wiele rzeczy. Ja jestem zadowolona. Pewnie, że wiele zostało zepsute, popsute, ale ja myślę, że to się wszystko da naprawić. Ja jestem optymistycznie nastawiona i wierzę w to, że będzie tylko i tylko lepiej. Ja pamiętam tego czwartego w bardzo szczególny sposób. To znaczy ja byłem wtedy w Monachium, bo ja pracowałem w Radiu Wolna Europa. Myśmy przed wyborami po prostu nocowali praktycznie w studiu w Monachium po to, żeby nagrywać rozmowy z kandydatami do parlamentu. Bardzo trudno się to wtedy nagrywało, bo łączność była kiepska, telefony kiepsko działały, często dopiero w nocy. I potem ten niebywały szok i pierwsze reakcje, zwłaszcza Adama Michnika, pamiętam do dziś, który zadzwonił, jak się dowiedział rano, że chyba żeśmy wygrali, chyba to niemożliwe. I co, czy ja mam z powrotem pakować skarpetki? Tak, taka niewiara. A czy oni rzeczywiście dotrzymają warunków tej umowy? Czy oni rzeczywiście nie wyciągną czegoś innego i armaty z powrotem na nas i nie powtórzą czegoś na kształt stanu wojennego? Ta obawa była. To nie było takie jednoznaczne. To, że oni się przeliczyli, to nie mogliśmy tego brać pod uwagę. Braliśmy pod uwagę, że możliwe, że oni nie dotrzymają warunków umowy. Dzisiaj to jest święto demokracji, święto takiej obywatelskiej wolności, ale dla nas przede wszystkim to jest też święto tutaj w naszym mieście, bo dzisiaj mamy 5 lat od czasu otwarcia Izby Pamięci Solidarności. To jest bardzo ważne miejsce w historii naszego miasta. Świadczy o tym, że dbamy o pamięć o tych wydarzeniach, które były właśnie 4 czerwca. Dla nas jest to bardzo ważna data. Wspólnie dzisiaj wspominaliśmy pana Romana Kirsteina, który te 5 lat temu przyszedł do pana prezydenta Wiśniewskiego z takim pomysłem na Izbę Pamięci i szukano wtedy miejsca, gdzie ta izba powstanie. I takie miejsce wspólnie z panem prezydentem znaleźli właśnie w naszym Centrum Dialogu Obywatelskiego, więc jest to naprawdę super miejsce, cieszymy się, że ta izba tam jest, że pamięć o tych wydarzeniach jest pielęgnowana i razem z Fundacją imieniem Romana Kirsteina pracujemy nad tym, żeby co roku o tej porze przypominać o tym wydarzeniu. Jak przyjęliście to Państwo razem z mężem, co wtedy robił mąż, jaki to był moment, ta chwila, no kiedy wspominamy pana Romana, no to właśnie też te jego niezwykłe działania dla naszego regionu. A ja panu coś powiem, trudno mi powiedzieć, co wtedy robił mąż, bo przecież jego prawie nigdy w domu nie było, więc ja oczywiście świętował, na pewno się cieszył, na pewno świętował, na pewno ze znajomymi, z przyjaciółmi, także tak to po prostu wyglądało w naszym życiu. Ja zajmowałam się domem i dziećmi, natomiast mąż... Ale dla nas było to święto rodzinne również. Stało się to, co się stało. Stało się bardzo ładnie, stało się bardzo pięknie i dzięki temu możemy to i dzisiaj świętować. Możemy świętować właściwie każdy dzień. Każdy dzień od tego. Ktoś mnie kiedyś zapytał niedawno, proszę pana, ale niech pan porówna ten okres teraz z tamtym okresem sprzed 89 roku, z tamtymi latami wcześniejszymi. Ja mówię, proszę pana, to się nie da porównać. To, że wtedy zaczęliśmy tak naprawdę swoją drogę do wolności, to dzisiaj daje nam prawo do udziału właśnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. I to jest tak naprawdę, to miejsce jest jedną wielką lekcją demokracji. Także warto tam pójść i myślę, że zachęcam wszystkich mieszkańców, ale też turystów, żeby obejrzeli to miejsce.